Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Tomasz Halski, prezes poradni zdrowia w Opolu. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i mamy nową poradnię urologiczną. Właściwie dzisiaj, chyba gdzieś godzinę temu, pierwszy raz otworzyła swoje podwoje na ulicy Wareńskiego. Co to za poradnia? Dla kogo jest kierowana? Czy dla wszystkich pacjentów? No i skąd taki pomysł się? Czy to taka potrzeba? Czy akurat jakieś możliwości nowe się stworzyły, że powstała? Oczywiście to jest poradnia niezwykle potrzebna, ponieważ w Opolu jest tylko kilka takich poradni. No i kolejki do tych poradni są duże. To znacznie przekracza miesiąc, a nawet i dłużej czas oczekiwania na poradę. To jest poradnia specjalistyczna, która była jak gdyby w planach też rozwoju naszej spółki, naszych przychodni. Otworzyliśmy ją w przychodni przy ulicy Wareńskiego i to, co jest najważniejsze, to jest poradnia w ramach NFZ. Tak, czyli wszyscy mieszkańcy Opola, którzy mają skierowanie do urologa, mogą, no nie tylko mieszkańcy Opola, ale wszyscy pacjenci, którzy mają skierowanie od swojego lekarza rodzinnego, mogą przyjść i korzystać z porad naszych urologów. W tej chwili jest dwóch, prawdopodobnie będzie trzech, także bardzo nas to cieszy, że to nie będzie kilka tylko godzin w tygodniu, ale tutaj mówimy o kilkunastu godzinach tygodniowo, także to nas bardzo cieszy, ponieważ rozładuje te kolejki po prostu. No i mam takie wrażenie, panie profesorze, że to czasami jest tak, że nawet łatwiej jest otworzyć jakąś przychodnię czy nowy szpital, niż znaleźć tych specjalistów. Czy mamy nowe zasoby specjalistów, czy to są takie rotacje tutaj, jeśli chodzi o lekarzy, którzy będą przyjmować w tej przychodni? No akurat tak się złożyło, że to są w miarę nowi, bo młodzi lekarze, specjaliści, którzy no zdecydowali się na współpracę z nami. To jest ten kierunek, który myśmy obrali. Starać się właśnie no zebrać grupę specjalistów, którzy będą chcieli z nami współpracować i to właśnie na zasadzie takiej głębszej współpracy. Nie tylko od czasu do czasu, tylko żeby ta współpraca była po prostu taka trwała, tak żeby pacjent też czuł się po prostu bezpiecznie i wiedział, że w tych przychodniach jest takie zabezpieczenie, jeśli chodzi o specjalistów. Trzeba też pamiętać, że w tej chwili w ogóle jest niezwykły rozwój, jeśli chodzi o te tak zwane poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ rozszerza się katalog, właśnie też od dnia dzisiejszego katalog tak zwanej opieki koordynowanej. Po pierwsze do czterech ścieżek aktualnie istniejących, czyli tam, gdzie lekarz POZ-u ma rozszerzony pakiet możliwości badań, dochodzą kolejne nowe badania, takie jak na przykład tomografia komputerowa naczyń wieńcowych w różnych chorobach niewydolnościowych serca, ale też inne badania w pozostałych, również prowadzenie tak zwanych stanów przedcukrzycowych, co jest właśnie niezwykle potrzebne w tej opiece podstawowej. I piąta ścieżka z tak zwanej no, nefrologii z działu, jeśli chodzi o przewlekłą niewydolność nerek. Także to pokazuje też, że te możliwości lekarza rodzinnego się rozszerzają i dlatego otwieranie czy współpraca z poradniami specjalistycznymi jest tak ważna, bo w tej opiece koordynowanej ważnym elementem jest możliwość konsultacji ze specjalistą, jeśli chodzi o lekarza medycyny rodzinnej. I to jest naprawdę bardzo dobry kierunek rozwoju, uważamy i widzimy to, że faktycznie lekarze z tego korzystają. Bo po pierwsze, dla lekarzy medycyny rodzinnej jest to też taka dodatkowa motywacja do własnego rozwoju. Oni do tej pory swoją wiedzę niekoniecznie mogli rozwijać, no bo musieli wysłać tego pacjenta od razu do specjalisty. Teraz mogą sami wykonywać zaczyna być dość szeroki wachlarz dodatkowych badań, które są oczywiście refundowane dla pacjenta. I daje to też możliwości większe diagnostyczne dla tych lekarzy medycyny rodzinnej, co nas bardzo cieszy, bo widzimy też w nich nowego ducha, właśnie takiej chęci pracy z pacjentem. Czy to jest taka pierwsza poradnia specjalistyczna przy ulicy Wareńskiego, czy są jeszcze inne? Nie, tych poradni jest bardzo dużo, to jest kilkanaście poradni, zresztą w naszej spółce. To przypomnijmy, jakie tam są poradnie, co można spakietować sobie idąc na Wareńskiego? No to oczywiście to zależy od skierowań, ale generalnie jest tam przede wszystkim no, bardzo dobrze działająca w szerokim zakresie diabetologiczna poradnia, reumatologiczna, okulistyczna, ginekologiczna,
angiologiczna, tak, chorób naczyń, bardzo dobrzy fachowcy. Mówię to z głowy, jeszcze na pewno dermatologiczna, także tu na pewno jeszcze jest kilka, których nie wymieniłem, no i doszła teraz ta urologiczna. Czyli rozumiem, że te wszystkie poradnie pracują w tym samym czasie, czyli od godziny 8, tak? Nie, to te czasy są różne, bo różne. To też zależy właśnie o możliwości dostępu czyli lekarzy. Czyli trzeba sprawdzić wcześniej telefonicznie, tak, się zarejestrować. Tak, przy rejestracji rejestratorki oczywiście umawia na konkretną godzinę i jest to w ten sposób kierowane. No i proszę nie zapominać, że mamy też poradnie specjalistyczne w podobnych ilościach, czy nawet być może większych, na przy ulicy Kościuszki i kilka poradni w poradni na Zaoczu. Czyli, drodzy Państwo, mamy kolejną opcję do tego, żeby można było się przebadać w mniejszej kolejce lub nawet bez. A pamiętajmy, że zdrowie to najważniejsza rzecz w naszym życiu i profilaktyka często jest też bardzo ważna, więc zapraszamy. Jeśli już jest taka potrzeba, do przychodni na ulicy Waryńskiego, do poradni urologicznej czy do innych specjalistów, ale oby Państwo nie musieli tych poradni odwiedzać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.